Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystoki. To jest moje kolejne słowo poniedzieli. Dzisiaj kilka ważnych tematów, które wymagają w mojej ocenie omówienia, bo w ostatnich dniach działo się trochę różnych rzeczy, które są chyba jednak jakoś ze sobą połączone, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zacznę najpierw od tego, że kilkanaście dni temu doszło do dużego pożaru w Warszawie. Tam na Marywilskiej spłonęło Dosyć dużo straganów i takich miejsc targowych dla wielu tysięcy kupców, no i później mieliśmy do czynienia z serią innych różnych pożarów w całej Polsce. Temat dzisiaj już praktycznie nie istnieje. Pojawiła się jakaś tylko taka informacja, że to ruskie służby, że to trzeba jeszcze tam zbadać dokładnie. No ale generalnie już się przewinął temat ruskich służb. No ale ten temat ruskich służb jakoś nie do końca przewinął się w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, bo oczywiście tam mamy służby białoruskie. Nie rosyjskie, a białoruskie. Tymczasem to służby rosyjskie głównie odpowiedzialne są za ściąganie na Białoruś znaczy najpierw do Rosji, a później na Białoruś bojowników z Afganistanu, którzy właśnie ściągnięci pod granicę polsko-białoruską mają za zadanie atakować polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, a także organizować takie ataki. Oni właśnie tam przygotowują i narzędzia i są prowodyrami takich akcji, inicjują te ataki. Wszystko jest ściśle w porozumieniu oczywiście z reżimem Łukaszenki, ale to są działania typowe dla ruskich służb. I wiem o czym mówię, bo mam te informacje naprawdę z pewnego źródła. Takich bojowników z Afganistanu Rosja będzie ściągała jeszcze więcej, już ściąga cały czas. Nie wiem, ilu ich tam bo i do jakich celów w ogóle będą wykorzystani, bo na razie na pewno są ściągani do takich celów. Kolejna rzecz, która dotyczy ruskich służb, to oczywiście Donald Tusk niedawno chwalił się, że tutaj zamknięto jakichś szpiegów i w ogóle. No tylko Traf chciał, że ci ludzie, których, którymi chwalił się Donald Tusk, że taka interwencja, państwo polskie działa, no to jeszcze. PiS wyśledził, to znaczy za czasów jakby kiedy kierowali służbami politycy pis To było wtedy. No i tak dochodzimy do kolejnej sytuacji, kiedy znowu trwa dyskusja w Polsce o to, żeby powstała komisja do badania ruskich wpływów w Polsce. No i oczywiście co? Tutaj się media Rzuciły te posłuszne Tuskowi, że to prawda PiS jest ruski, czy tam prorosyjski. No i tutaj to jest dużo tych wszystkich tam jakichś działaczy na rzecz reżimu Putina i tak dalej i tak dalej. Proszę Państwa, takich sytuacji mieliśmy w ostatnim czasie dosyć dużo, i dyskusja publiczna, która odbywa się jakby w tym kontekście. Przyprawi o zawrót głowy. Jest to dyskusja niepoważna kompletnie, bo państwo polskie nie działa, a to widać w tej chwili najlepiej właśnie na granicy polsko-białoruskiej, kiedy tam powinny być wzmocnione dawno siły, powinna być wzmocniona granica w postaci dodatkowych żołnierzy i funkcjonariuszy. Dopiero teraz, jak polski żołnierz został ranny, no to się nagle co niektórzy obejrzeli, że coś tutaj trzeba zrobić. Ja przypomnę, rząd który krytykuje, obecny rząd, który krytykuje swoich poprzedników za nieszczelną granicę, za dziurawy płot i w ogóle przez pół roku nie zrobił nic, nic kompletnie nie zrobił w tej sprawie, żeby wzmocnić granice, a gardłują najpierw, że zapora była zła, to dziurawa, to niepotrzebna, to nie w takim trybie zbudowana, głosowali przeciwko jej budowie itd., itd., w tej chwili od pół roku rządzą i zamiast, jeżeli uważają, że to było złe albo jest złe, że trzeba to wzmacniać, no to co stoi na przeszkodzie, tak? A zajmują się jakimiś duperelami cały czas. Tusk siedzi na stop na Twitterze, wypisuje jakieś idiotyzmy uderzające w PiS, w polityków Prawa i Sprawiedliwości, w prezesa Kaczyńskiego. Jeździ tam teraz do żołnierzy... Do Dubicz Cerkiewnych pojechał z Siemoniakiem, Tak na marginesie to Wam mogę powiedzieć, drodzy Państwo, że oczywiście nie wszyscy żołnierze, ale znakomita większość żołnierzy to najchętniej widziałaby z powrotem Mariusza Błaszczaka i tak można wysłuchać. Mariusz, wróć, Mariusz, wracaj, bo jest niedobrze. Ten kosiniak kamyż odwołuje generała Brysia. Tego, który jest odpowiedzialny za rekrutację i który dobrze tę rekrutację prowadził do wojska polskiego w momencie, kiedy właśnie trzeba rekrutować nowych żołnierzy do służby, również w ochronie granicy państwowej, ale również w, jakby w tym kontekście, że grozi nam cały czas wojna, bo to, że Putin się nie zatrzyma na Ukrainie, wiadomo jest od samego początku i wszyscy o tym mówią. Nie wiem jeszcze, co Tusk powie, bo on zmienia zdanie non-stop. I proszę Państwa, sytuacja naprawdę nie rysuje się nam w jasnych barwach. Kolejna sprawa, którą trzeba by było poruszyć, to oczywiście dzisiejsza afera Onetu. prawda, że tam Red is bad i, i w ogóle i no jest poruszenie. Przypadek nie sądzę. Ja nie wnikam w to, czy tam facet ten właściciel tego e, ciągnął hajs legalnie, nielegalnie, tam prawda, no ktoś się na to godził, tak, no jakieś papiery są. Miał okazję zarobić, to zarobił, ale to nieważne. Ważne jest, proszę Państwa, to, że taki onet, który publikuje takie treści, dostaje te informacje od kogo? No, od prokuratury przecież, to jest, to jest rzecz prosta, tak? Dostaje te informacje od prokuratury, pisze artykuł po to, żeby właśnie później Donald Tusk mógł powiedzieć, że prokuratura się tym zajmie. I ten system, który działa w koło Panie Pierdoło tak samo, działa od bardzo wielu lat. W, dokładnie w ten sam sposób. Po co to jest robione? Po to, żeby przykryć to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, i po to, żeby pokazać, że rząd obecny po prostu nie jest w stanie zrobić nic, a dzieją się tam rzeczy naprawdę dantejskie. Ja mówiłam już na antenie telewizji: Republika, jak wygląda służba na granicy polsko-białoruskiej. Jeżeli uda mi się pojechać i zrealizować taki naprawdę reportaż z tego, jak to wygląda, to ja to oczywiście zrobię. No to zależy od wielu czynników. Od dzisiaj zostaje też wprowadzona strefa buforowa. No i proszę Państwa, kolejna sytuacja, tak? To jest bardzo ważne. Od dzisiaj zostaje wprowadzona strefa buforowa, która, uwaga, obejmuje 200 metrów od linii granicy. To jest strefa buforowa, i co natychmiast odezwali się zaraz samorządowcy z Województwa Podlaskiego z kilku gmin, mówiąc o tym, że to zabija naszą turystykę i gospodarstwa agroturystyczne. Rozumiecie Państwo? 200 metrów od linii granicy zabije turystykę w Województwie Podlaskim w kilku gminach. Mowa tutaj jest tak naprawdę o kilku być może gospodarstwach agroturystycznych, o ile. Pewnie na palcach jednej ręki będzie można policzyć, albo nawet i palców zostanie, no ale to zabije turystykę dziwnym trafem, z kim są powiązani ci samorządowcy politycznie, bynajmniej nie z dzisiejszą opozycją. I na to wszystko jakby właśnie dzisiaj nie słyszymy już tego głosu, tego krzyku, bo tutaj cały czas, znaczy ja mówię tego głosu, tego krzyku tych samorządowców, to praktycznie nie istnieje. Istnieje afera z Redis Bad wydoszukiwane są teraz różnego rodzaju, czy wyszukiwane są różnego rodzaju powiązania, kto z kim, dlaczego, kiedy i w ogóle, kto by brał pieniądze, kto nie brał, kto kogo sponsorował Redisbet i tak dalej, i tak dalej. Dyskusja w mojej ocenie kompletnie pozbawiona sensu. Jeżeli faktycznie doszło tam do nieprawidłowości, od tego są służby, powinny tym się zająć, wyjaśnić, jeżeli były te nieprawidłowości, sąd powinien... Załatwić temat. Ale jak jest w polskich sądach, wiemy, niestety państwo polskie nadal nie działa i to jest kolejna, kolejny temat, który po prostu pokazuje, że państwo polskie nie działa i ta obecna koalicja kompletnie sobie nie radzi z problemami, z którymi przyszło jej się zmierzyć. Też jest dosyć ciekawa sytuacja jakby w całym tym tyglu, bo my mamy dzisiaj sytuację, kiedy przykrywana jest jedna sprawa drugą sprawą. Cały czas gdzieś nasza opinia jest zajmowana, czy też nasze właśnie takie postrzeganie rzeczywistości obecnej jest zajmowane kolejnymi tematami. Cały czas pojawiają się jakieś nowe rzeczy, tymczasem rolnicy jadą do Brukseli protestować. W, przeciwko zielonemu ładowi, ale też protestować, jakby w imieniu własnego ja, tak, żeby mogli normalnie funkcjonować. Ten temat praktycznie podejmują tylko prawicowe media. Telewizja w Polsce, Telewizja Republika w mainstreamie nie istnieje, tam jest oczywiście Red is Bad, to jest najważniejsze, nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Firma, która dotyczy jednego faceta, tysiące czy miliony polskich rolników, to jest nieważne. To, że protestują nasi rolnicy w Brukseli razem z innymi europejskimi rolnikami, rolnikami to jest kompletnie, prawda, nieważne, bo ważniejsze jest to, żeby tutaj wywołać kolejną aferkę czy aferę, i to właśnie takie rzeczy są przekrywane kolejnymi. Ja proszę Państwa, powiem tak. Niedawno właśnie to, co już mówiłam tutaj, Donald Tusk był w województwie podlaskim, spotkał się z żołnierzami i ze strażnikami granicznymi, gdzie wśród nich nie było tak jakby chętnych, nikt nie rwał się do tego, żeby podać Tuskowi rękę na przewitanie. No. Nie chcę mówić, że robili losowanie, ale mniej więcej tak to wyglądało, bo ci ludzie pamiętają tutaj cały czas, co było mówione. Teraz właśnie jest wolta o 180 stopni i ci, którzy wcześniej krytykowali żołnierzy, funkcjonariuszy, działanie polskich służb, ochronę granicy państwowej, teraz nagle są wa, wa, w ogóle bardzo pro-polscy i już nie krytykują, tylko oni wiecie, oni zawsze byli murem za polskim mundurem, a to, że pluli na ten polski mundur, no to jest. To chyba każdy wie, ja nie muszę tego powtarzać. Proszę Państwa, kto jest konsekwentny jakby w swojej narracji w tej sprawie? Jest konsekwentna Gazeta Wyborcza i aktywiści. Oni nie zmienili zdania, więc jeżeli ktoś chce e, przypomnieć sobie, jak to było i jak to było tłumaczone i co mówili politycy, bo oni wszyscy... Ci obecnie rządzący, włącznie z Szymonem Hołownią, częścią PSL-u zresztą również, ale no i Lewica, no już o platformie to, to, to prawda wszyscy wiedzą, tak czy nowoczesnej, ale oni naprawdę powtarzali narrację gazety wyborczej, która cały czas konsekwentnie trzyma swoją linię okopres jeszcze, no i aktywiści, którzy cały czas uważają, że to są biedni ludzie, którym trzeba pomóc. W każdym razie na granicę polsko-białoruską przyjechał premier Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, no i zapowiedzieli tutaj Tarczy Wschód. Z tym, że realizacja tej Tarczy Wschód będzie dotyczyła głównie jakby rolników, tych z którymi Donald Tusk nie ma czasu się spotkać od pół roku, no, i ci, którzy w tej chwili jadą protestować do Brukseli, bo to na ich polach uprawnych głównie będą właśnie montowane jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Pod samą granicą, tam gdzie właśnie jest zbudowana ta zapora, są głównie pola uprawne, gdzie tam rośnie zboże, ziemniaki, prawda, nie wiem, kukurydza, cokolwiek innego. Czasami są to lasy, ale generalnie, jeżeli mówimy o terenach prywatnych, no to są to pola uprawne albo w ogóle tereny prywatne, jak lasy. No, a jak pola uprawne, no to przecież nie należą do ufo tylko do rolników, tak? No, UFO tego pola nie uprawia. I ja nie wiem po prostu, w jaki sposób będzie Donald Tusk rozmawiał z rolnikami, skoro od pół roku nie ma czasu z nimi się spotkać, nie, nie ma chęci. Ministerstwo Rolnictwa praktycznie nie funkcjonuje, bo to, co oni robią, to jest śmiech na sali. No, ale mamy za to właśnie takie. Dzisiaj przerzucanie się, co jest ważne, co jest ważniejsze, przykrywanie kolejnych tematów kolejnymi jakimiś aferami, i tak niestety będziemy ciągnąć do wyborów, do 9 czerwca. Ja jestem bardzo ciekawa, co się zmieni po 9 czerwca, czy w ogóle coś się zmieni, bo ja powiem tak. Silni razem i wszystkie te właśnie takie radykalne środowiska trollerskie, jakieś tam ruchy ośmiu gwiazd, soki z buraka i inne, którzy są aktywni w mediach społecznościowych cały czas, to są, to są właśnie nic innego jak farmy troli. Cały czas tutaj podgrzewają różnego rodzaju pseudoaferki. Były, były tam, a właśnie jeszcze przecież suwerenna Polska, tak i Fundusz Sprawiedliwości. No, afera jest to, że, aferą jest to że, że wozy strażackie pokupowali, czy jeszcze coś. Ja poczekam, jak się to rozwinie, ale generalnie przez pół roku tej ekipy i tych wszystkich, którzy tak najbardziej zatwardziale popierają tę ekipę, nie doczekali się kompletnie niczego. Wszystkie komisje śledcze, które do tej pory zostały. Powołane nie wykazały kompletnie nic. To jest kabaret. Nie został zatrzymany praktycznie żaden polityk, oprócz posłów Wąsika i Kamińskiego, który, którzy po prostu zostali, że tak powiem, no, typowym, typowym takim działaniem politycznym, zostali wsadzeni do więzienia, z tego więzienia wyszli i to jest w zasadzie wszystko. Wszystko, proszę państwa, nie ma więcej nic, ale nie ma też nic w naszej przestrzeni publicznej, jak dalsze prace na przykład nad CPK, nad portem kontenerowym, nad innymi inwestycjami, które są Polsce bardzo niezbędne. Nie wiadomo, czy będą się budować drogi strategiczne. To wszystko zostaje odłożone, no bo trzeba przykrywać aferę aferą. Tymczasem Polska leży odłogiem, rozbraja się, rozbraja się, bo trzeba to sobie o tym powiedzieć. Jeżeli odwołuje się generała, który do tej pory skutecznie prowadził rekrutację, i y, kiedy po prostu... Y nie idzie ta rozmowa z naszymi partnerami w, w NATO, to też trzeba sobie powiedzieć, bo jeżeli słyszymy od polityków, a przecież słyszymy od polityków opcji rządzącej, że trzeba skupić się na budowie obrony w Europie, na strukturach wojskowych europejskich, które nie istnieją, no to to jest rozbrajanie się, bo jakby w tym czasie można by było doposażać armię w różnego rodzaju broń, jakby wspólnie nawet z NATO, również jakby rekrutować nowe osoby. I nie tylko do Wojska Polskiego, ale także do Straży Granicznej, do Policji, a tam niestety świeci pustkami. Rekrutacja nie idzie dobrze, no ale nie ma się co dziwić, jeżeli ci ludzie są cały czas wykorzystywani do jakiejś walki politycznej wbrew swojej woli. Oni nie poszli tam nadstawiać głowy za Tuska czy za Kaczyńskiego, tylko oni poszli w służbie ojczyzny i takie są fakty. Niektórzy pewnie poszli trochę dla pieniędzy, czy dla kariery, czy po prostu mieli taki pomysł na życie, ale generalnie w większości są to. Polscy patrioci, którzy po prostu czują taki obowiązek. I powiem w ten sposób, że ci ludzie naprawdę wcześniej doświadczyli ogromnego hejtu, i oni cały czas to pamiętają. Ja jestem w stałym kontakcie i z żołnierzami, i z funkcjonariuszami, oni wszystko pamiętają. To nie jest tak, że trzeba im non-stop przypominać. I to jest żenujące i dołujące jednocześnie. I na to wszystko, proszę Państwa, pojawił się niedawno taki sondaż, który pokazuje. Preferencje wyborców co do przyszłych wyborów prezydenckich, które, przypomnę, odbędą się w przyszłym roku. I co ciekawe, tam pojawiają się dwa główne nazwiska pretendujące do tego stanowiska: to jest Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki. A dalej, tam są inne nazwiska, ale ja teraz powiem tak. I media czy komentatorzy niektórzy zaczęli już mówić, że Tutaj dużym przegranym jest Mateusz Morawiecki, bo Rafał Trzaskowski wyprzedza go w tych sondażach, tam nie pamiętam, o 2-3 punkty procentowe w tych najnowszych. No i Mateusz Morawiecki jest tutaj przegranym, prawda, tego wyścigu. Natomiast największym przegranym jest Szymon Hołownia, który spadł kompletnie jakby w niebyt. On w tej chwili dopiero zaczął się orientować w sytuacji, że ta koalicja jednak nie idzie tak jak trzeba, tak? Nie, nie jest nic nierealizowane. Są jakby cały czas jakieś rozdmuchiwane afery, aferki, grom wie co, ale rząd nie pracuje. Je. Posiedzeń Sejmu nie ma. Jeżeli są, to one są po prostu o niczym. Nic nie zostaje zrobione. Zostały obniżone emerytury, czy obniżone? No, nie będzie tam 14 tej emerytury dla emerytów. Zostały wprowadzone podwyżki. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o podwyżki, to dopiero zobaczycie, jak to będzie w sezonie grzewczym. Bo to, że od lipca skoczą ceny prądu i gazu, to naprawdę to jeszcze Dzień dłuższy, światła mniej się zużywa. Kto ma klimatyzację, może odczuje, tak? Ale wielu Polaków po prostu no, mieszka bez klimatyzacji czy też no, używa normalnie tego prądu. Ale jak przyjdzie sezon grzewczy, kiedy trzeba będzie uruchomić ogrzewanie na gaz, jeżeli ktoś ma, albo elektryczne, albo właśnie zapłacić za prąd, kiedy trzeba wcześniej światło zapalić, jakieś inne tam rzeczy uruchomić, to dopiero zobaczycie, co robi koalicja. 13 grudnia. I Szymon Hołownia chyba zaczął się łapać w tym wszystkim, z tym, że niestety spóźnił się o kilka dobrych miesięcy. Ja parę miesięcy temu mówiłam o tym, że po rozjechaniu lewicy, bo lewica jest już rozjechana, to już Państwo zobaczycie po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, lewica przestanie jakby, no, będzie w przestrzeni publicznej, tak? Ale jeżeli zdobędzie tam, nie wiem, trzy czy cztery mandaty, daj Boże, w porywach, w porywach. To jest po lewicy, proszę Państwa. Następny w kolejce jest Szymon Hołownia, o czym mówiłam na początku tego roku. On się jeszcze do tej pory nie zorientował. I w tej chwili wyciągane są właśnie różne też jego stare wypowiedzi odnośnie zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej i innych historii, które tutaj się wydarzały. On zmienia w tej chwili narrację, na przykład w sprawie CPK takie już słynne zmian, zmiana zdania w tej sprawie. I proszę Państwa, to wszystko nie wróży dobrze na przyszłość. Ja wiem, że ja tak mówię chaotycznie, skaczę z tematu na temat, ale chciałabym pokazać po prostu to, że dzisiaj mamy do czynienia naprawdę z sytuacją bardzo trudną i przykrywanie jakichś tematów jednego drugim nie przesłoni nam, czy powinno, nie powinno nam przesłaniać tego, co jest sprawą główną, a główną sprawą jest to, że państwo polskie przestało funkcjonować, przestało się rozwijać, zaczęło się zwijać, zaczęło się podporządkowywanie państwa Niemcom, bo jeżeli ktoś mi powie, że teraz wybory do, do Europarlamentu mają cokolwiek zmienić, to ja przypomnę, że na przykład wszyscy ci, którzy dostaną się z list Koalicji Obywatelskiej, no to znajdą się w Europejskiej Partii Ludowej, którą rządzą proszę Państwa Niemcy. Dzisiaj... Dzisiaj Niemcy mają główny udział w Unii Europejskiej, w zarządzaniu Unią Europejską. Rozwinę ten temat za tydzień. Rozwinę ten temat za tydzień dużo szerzej. W tej chwili muszę kończyć, bo niestety obowiązki inne jeszcze wzywają. Ale to wszystko nie wróży nam dobrze na przyszłość. Musimy zawalczyć o Polskę, bo inaczej będzie bardzo źle. Agnieszka Siewieraniuk-Maciarowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję Państwu za uwagę.